4 rozdziale Księgi Apokalipsy od wersetu 9 czytamy: a gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starszych przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków, i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. W 4 rozdziale Księgi Apokalipsy apostoł Jan opisuje wizję niebios, a w nich tronu Bożego i otoczenia. Jan zapisał, że widział 24 starszych. Zapisał, że widział 4 istoty żywe. Zapisał, że tych 24 starszych w przerwach między hymnami śpiewanymi przez te 4 istoty żywe padało przed tronem Boga Ojca, oddawali Bogu cześć i chwałę i czytamy, że składali przed Nim korony swoje, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc. Właśnie. Z jakiego tytułu Bóg jest godzien przyjąć chwałę, cześć i moc? Z jakiego tytułu 24 starszych, istoty niebios, oddają Bogu cześć, chwałę i hołd? Druga część wersetu 11 podaje: ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. A więc z jakiego tytułu istoty niebios oddają Bogu cześć? Z tego tytułu, że On jest Stworzycielem, że On wszystko powołał do istnienia, że On wszystko utrzymuje przy istnieniu, że On jest źródłem wszelkiego bytu, życia i istnienia. Istoty niebiańskie są kreacjonistami. Istoty niebiańskie wierzą w stworzenie. Istoty niebiańskie oddają cześć Bogu Stworzycielowi. A my, ziemianie, czy mamy jakieś dowody na to, że rzeczywiście biblijna historia stworzenia świata ma jakieś podstawy, może być uznana za wiarygodną? Oczywiście, że tak. Dziedziną wiedzy, która może nam pomóc ustalić prawdę o początkach Ziemi i pochodzeniu życia, jest paleontologia. Dlatego tytuł dzisiejszego rozważania brzmi: o czym świadczą skamieliny? Bo co to jest paleontologia? Poproszę kolejne zdjęcie. Co to jest paleontologia? W małym słowniku języka polskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego znalazłem następującą definicję, że paleontologia to nauka zajmująca się historią świata organicznego ubiegłych okresów geologicznych, opierające swe badania na kopalnych szczątkach i odciskach organizmów zwierzęcych i roślinnych. A w leksykonie Państwowego Wydawnictwa Naukowego czytamy definicję: nauka o kopalnych organizmach, roślinach, paleobotanika i zwierzętach, paleozoologia, odtwarza ich budowę na podstawie skamieniałości. Czyli, tak jak wskazuje tytuł dzisiejszego rozważania, paleontologia to inaczej nauka o skamielinach, w taki prosty sposób to mówiąc. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Jakie mamy działy paleontologii? Mamy trzy główne działy paleontologii. Paleobotanika zajmuje się badaniem kopalnych roślin, czyli dotyczy świata roślinnego. Paleozoologia zajmuje się badaniem kopalnych pozostałości organizmów zwierzęcych. Jest również paleoantropologia, która zajmuje się badaniami początków historii ludzkości. No a teraz się zastanówmy, poproszę kolejne zdjęcie, co to są skamieliny, albo inaczej mówiąc skamieniałości. W leksykonie Państwowego Wydawnictwa Naukowego znalazłem taką definicję, że to są szczątki kopalnych organizmów zachowane w skałach, takie jak odciski, odlewy zmineralizowanych części szkieletów lub całe ciała, na przykład mamuty w zmarzlinie, wosku ziemnym albo owady w bursztynie. A w małym słowniku języka polskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego czytamy, że skamieliny to skamieniałe szczątki dawnych organizmów roślinnych i zwierzęcych zachowane w skałach skorupy ziemskiej. W różnej literaturze dotyczącej tego tematu, prelekcjach, wykładach, programach, skamieliny są nazywane skamieniałościami albo skamielinami i bardziej, prawda, z zachodniego języka, z języków zachodnich nazywane są fosyliami. A więc skamieniałości, skamieliny, fosylia to są te trzy słowa określające to, o czym mówimy. Popatrzmy teraz na kolejne zdjęcie i zastanówmy się, jakie rozróżniamy rodzaje skamielin. W pierwszej kolejności mówimy o skamielinach w pełni zachowanych organizmów. I tutaj na zdjęciu widzicie właśnie w pełni zachowane skamieliny organizmów zwierząt wodnych, różnych małży. Małże, ślimaki zachowały się najlepiej ze względu na to, że, prawda, ich ciała były w muszlach. I tu mamy w pełni zachowany w 100% organizm z zachowanymi jego kształtami, wielkością, detalami, szczegółami dotyczącymi zewnętrznego wyglądu. Popatrzmy na drugie zdjęcie. Na drugim miejscu rozróżniamy skamieliny częściowo zachowanych organizmów. Organizm mógł ulec pewnym zniszczeniom, dlatego nie skamieniał w całości. I tutaj na tym zdjęciu na przykład widzimy skamielinę częściowo zachowanego organizmu ammonita, wymarłego głowonoga, którego skamieliny odnajdujemy często w skałach wapiennych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tak wyglądała jego tkanka wewnętrzna. Akurat tutaj jego tkanka wewnętrzna jest pozbawiona tej zewnętrznej muszli i możemy zobaczyć, jak w środku ona wyglądała. Popatrzmy dalej. Mamy też skamieliny w formie odlewów naturalnych. Te skamieliny nazywane są ośrodkami. Co to znaczy? To znaczy, że podczas kataklizmu, jak wierzymy według Biblii, potopu, drzewo zostało zagrzebane, w tych osadach uległo rozpuszczeniu, ale została w środku próżnia, która została wypełniona materiałem wtórnym, mułem albo też, prawda, jakimś piaskiem, i ten materiał wtórny skamieniał, dokładnie odtwarzając wygląd wcześniej tutaj będącego drzewa. Popatrzmy dalej. Mamy też skamieliny w postaci geod organicznych. Bardzo często zagrzebany organizm ulegał w osadach rozpuszczeniu. Pozostawała po nim próżnia zwana geodą. Często na wewnętrznych ścianach tej geody odkładały się piękne kryształy różnych minerałów, na przykład jak tutaj widzimy kalcytu albo kwarcu. Popatrzmy dalej. Mamy też pięknie zachowane skamieliny w formie śladów zwierząt lub ludzi. Ten rodzaj skamielin nazywamy tropami. Tutaj na tym zdjęciu widzicie płytę, którą znalazłem na hałdzie kopalni węgla. Płytę, która przedstawia ślady małego dinozaura, który ciągnie po ziemi swój ogonek. Popatrzmy dalej. Mamy też skamieliny w postaci odcisków organizmów. Tutaj mamy pięknie zachowane odciski roślin, paproci, które często odnajdujemy w materiale skalnym towarzyszącym pokładom węgla kamiennego. Popatrzmy dalej. Mamy też bardzo dziwne skamieliny, skamieliny działalności życiowej kopalnych organizmów. Przecież podczas kataklizmu potopu organizmy miały swoje norki, swoje wydrążenia i to wszystko zostało zalane osadem, który skamieniał, odtwarzając wygląd tych norek, tych wydrążeń, tych miejsc, gdzie te organizmy się chowały. Mamy też skamieliny koprolitów, a koprolity to po prostu odchody. Tak, oczywiście, mamy z różnych stron świata bardzo dobrze zachowane odchody różnych zwierząt, również i dinozaurów. No i ostatnim rodzajem skamielin to są tak zwane, byśmy powiedzieli, organiczne skały palne. No więc tymi organicznymi skałami to co jest? Węgiel, prawda? Węgiel drzewny, przepraszam, węgiel kamienny i węgiel brunatny. Ten miałem na myśli. Oprócz tego ropa naftowa, no różne rodzaje ropy, bo mamy ropę lekką, ropę ciężką, no i oczywiście gazy. Wszystko to powstało w wyniku zagrzebania świata roślinnego i zwierzęcego podczas potopu i w wyniku procesów geochemicznych, termogeochemicznych, prawda, powstała ropa, węgiel, gaz i tak dalej. Popatrzmy teraz na kolejne zdjęcie. Ale może wróćmy się, może tutaj stanąć. Zastanówmy się nad tym, jak powstały skamieliny. Jak powstały skamieliny? Chcę podać odpowiedź, którą oparłem na świadectwie Pisma Świętego, które dla mnie jest wiarygodnym przekazem historii i Bożym objawieniem. W Piśmie Świętym czytamy, że Bóg stworzył doskonały świat, a w doskonałym świecie stworzył doskonałego człowieka. Ale z powodu upadku człowieka w grzech pojawiła się śmierć. Śmierć, której podlegają wszystkie, bez wyjątku, organizmy ziemskie. Chcę przeczytać fragment listu apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 5 i werset 12, gdzie apostoł Paweł napisał: Przeto, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Panowanie śmierci na naszej ziemi, wśród świata zwierząt, roślin i człowieka, jest wynikiem czego? Upadku w grzech, oczywiście. A więc wskutek śmierci organizmy ulegają procesowi nieuchronnego rozkładu. Gdy kończy się życie, organizm przestaje istnieć. Nie tylko żyć, nie tylko funkcjonować, odczuwać, ale w ogóle przestaje istnieć. W Księdze Rodzaju, czyli w pierwszej Księdze Mojżesza, w 3. rozdziale i wersecie 19 czytamy słowa, jakie Pan Bóg skierował do Adama i Ewy. Powiedział tak: w pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Co dzieje się z organizmem, który kończy swoje życie? Biblia mówi, tak jak Bóg rzekł, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Czyli rozłożysz się na pierwiastki podstawowe. Jakie więc tutaj mamy rodzaje nieuchronnego rozkładu? Zdecydowana większość organizmów ulega chyba rozkładowi naturalnemu. Umiera człowiek, zostaje pochowany i tam w grobie przez pewien okres czasu jego ciało ulega rozkładowi. To jest rozkład naturalny. Drzewo obalone leży w lesie, butwieje, po pewnym czasie nie ma go. To jest rozkład naturalny. Ale również może dojść do rozkładu w drodze pożarcia rośliny lub innego organizmu zwierzęcego przez drapieżniki lub padlinożerców. Tak, spożywamy pokarm, spożywamy mięso, spożywamy rośliny i w ten sposób w naszym układzie trawiennym dochodzi do rozkładu, że tak powiem, tego organizmu zwierzęcego lub roślinnego. Organizm można zniszczyć sposobem chemicznym. Kiedyś w telewizji oglądałem, jak pewna pani zamordowała swojego męża. Była chemiczką, znała się na zagadnieniu, więc po prostu rozpuściła ciało męża w wielkiej beczce wypełnionej kwasem. I co zostało z tego ciała? Nic. Rozpuściło się. Albo można po prostu organizm zniszczyć drogą termiczną. Przez ogień, spalenie, spopielenie. Albo można też organizm zniszczyć mechanicznie. Na przykład wybuch. Wybuch bomby powoduje, że żołnierz przestaje istnieć. Nic po nim nie zostaje. Jego ciało ulega rozpryśnięciu. No, nic nie zostaje. A więc, moi drodzy, co więc musiało się stać? Co więc musiało się stać w odległej przeszłości, że martwy organizm zamiast ulec rozkładowi naturalnemu, być pożartym przez drapieżniki lub padlinożerców, być zniszczonym przez kwas, ogień czy jakieś inne działania mechaniczne, zachował się tak świetnie w formie skamieliny. Wszyscy chyba zgadzają się, że musiały nastąpić szczególne okoliczności i określone warunki, dzięki którym organizm został zachowany. I takie okoliczności, i takie warunki, zauważa to większość naukowców zajmujących się tymi zagadnieniami, obecnie w naturze nie występują. A jeśli tak, to tylko wyjątkowo i sporadycznie, co też przedstawię za chwilkę. Ale oficjalnie, ogólnie, obecnie na Ziemi nie występują takie warunki, które powodowałyby powstawanie skamielin. Więc w jaki sposób powstały skamieliny? Sposób pierwszy – zagrzebanie i mineralizacja. Na zdjęciu widzicie skamielinę ryby. Jest tak świetnie zachowana, że widać nawet jej łuski pokrywające skórę. Do powstania skamieliny doszło wtedy, kiedy organizm został gwałtownie i szybko zagrzebany w środowisku wodnym przez osady, przez sedymenty. I teraz, kiedy ten organizm znalazł się w tych sedymentach środowiska wodnego, zagrzebany przez te osady, doszło do procesu mineralizacji, czyli substytucji organizmu, czyli jego impregnacji skałotwórczymi związkami mineralnymi rozpuszczonymi w cyrkulującej w osadach wodzie bez dostępu powietrza. Czyli ten organizm był zagrzebany i przez ten organizm przenikała woda, która wnosiła, impregnowała, osadzała w tym organizmie różne związki skałotwórcze, wapń, krzemionkę i w ten sposób doszło do powstania skamieliny. Gdy osady stężały, wraz z nimi również skamieniał organizm. Podam wam prosty przykład, taki prosty, chłopski, śmieszny przykład z życia codziennego. Moi drodzy, nakładamy na stopy skarpetki. Chodzimy w tych skarpetkach przez pewien czas. Stopa się poci i skarpetka nasiąka naszym potem. Ale wraz z potem organizm wydala również różne sole, prawda? I ta skarpetka zostaje zaimpregnowana tym potem, w którym są te sole wydalone z organizmu. I jeśli tą skarpetkę długo nosimy, to ta skarpetka staje się sztywna, kamienieje. Z jakiego powodu? Dlatego, że coraz bardziej nasiąka tymi solami, które ją impregnują. Być może, gdyby ktoś nosił skarpetkę kilka lat i w ogóle jej nie zdejmował, to ona by tak nasiąkła tymi solami, że po prostu by skamieniała i była niemożliwa do zdjęcia. Być może, prawda? Ale tak to mniej więcej wygląda. Sposób drugi. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Drugi sposób. Zagrzebany organizm mógł ulec rozpuszczeniu i w jego miejscu powstała geoda, czyli próżnia w skale. Ale kształt tej próżni, kształt tej geody odpowiada dokładnie kształtowi czego? Tego zagrzebanego organizmu. Oczywiście wtedy mogą się wytrącić w tej geodzie piękne kryształy określonych minerałów. Jeśli dobrze pamiętam, w 78 roku naszej ery doszło do erupcji wulkanu Wezuwiusz we Włoszech. Erupcja spowodowała zniszczenie kilku miast położonych u stóp wulkanu, przede wszystkim słynnych Pompeji. W wieku XIX, a potem XX, naukowcy odkopujący Pompeje napotykali w warstwie skamieniałych popiołów, pyłów, tufu wulkanicznego, takie geody. I ktoś wpadł na pomysł, żeby te geody wypełniać gipsem, a potem w naszych czasach silikonem, by zobaczyć, co to tam było. No i moi drodzy, zaczęto w te geody wstrzykiwać gips. I kiedy gips stężał, odsunięto te popioły, odsunięto ten pył wulkaniczny i wtedy oczom naszym ukazywały się takie widoki, jak widzicie na zdjęciu. Zagrzebane, skamieniałe psy. Albo, popatrzmy dalej, znaleziono w Pompejach skamieniałych ludzi, prawda? Tu widzimy człowieka, Rzymianina, który leży, zatyka oczy, nos i usta rękoma, bo te gazy wulkaniczne są bardzo drażniące i śmiertelnie trujące. I on już tak został. Zasypały go popioły, zasypał go pył wulkaniczny. Jego ciało uległo rozpuszczeniu, ale w stężałych popiołach została próżnia, geoda, odpowiadająca jego wyglądowi. I popatrzcie, możemy tutaj zobaczyć uszy, resztki ubrania, odzieży tego człowieka. Popatrzmy dalej. No i kolejna skamielina, geoda, ukazująca człowieka. Dalej popatrzmy. Tutaj widzimy w gablocie kolejną osobę skamieniałego człowieka. Oczywiście temperatura spowodowała, że ręce, nogi, mięśnie uległy takiemu przykurczowi, ale to jest człowiek, który skamieniał w tej formie, że jego ciało uległo rozpuszczeniu, pozostała geoda. Kiedy wstrzyknięto w geodę gips, ukazała się forma, po prostu odlew zagrzebanego człowieka. Popatrzmy dalej. Tutaj mamy innego człowieka, który śpi. Chyba nawet nie był świadomy tego, że umarł, bo te gazy, gdy zeszły z krateru, to zatruły całe miasto. No, tak dobrze zachowana skamielina. Widzimy oczy, widzimy nos, usta, prawda? Popatrzmy dalej. Tutaj widzimy pewną osobę, która usiadła, zasłaniając oczy, usta, nos przed tymi drażniącymi, trującymi gazami wulkanicznymi i już tak została. Została zagrzebana i po wielu wiekach odkopana, ale już w formie odlewu gipsowego. Popatrzmy dalej. No to jest strasznie tragiczne zdjęcie. Troszkę zniszmy. Popatrzcie, chyba cała rodzina wytruta i skamieniała. Widzimy bowiem małe dzieci i osoby dorosłe i chyba też, prawda, młodzieńców. Popatrzmy dalej. Tutaj widzimy skamielinę człowieka, który był niewolnikiem. Skąd wiemy, że niewolnik? Bo przez jego pas, przez jego brzuch przechodzi pas. Do tego pasa były najczęściej podłączone łańcuchy, prawda? którymi skute były jego nogi. Tak się przynajmniej mi wydaje, ale proszę zauważyć, że miękkie tkanki ciała w tej geodzie uległy rozkładowi, ale kości się bardzo dobrze zachowały. Dlatego widzimy czaszkę, zęby i tam w końcówkach palców widzimy kości, prawda? A więc to jest ten rodzaj skamielin. Popatrzmy dalej. Sposób trzeci, podobny do poprzedniego, z tym, że geoda organiczna została wypełniona materiałem wtórnym, czyli zagrzebane drzewo uległo rozpuszczeniu, rozłożyło się, przestało istnieć i w ten stężały osad, w tą próżnię dostał się muł lub piasek, który i ten materiał wtórny uległ skamienieniu i w ten sposób powstał odlew naturalny organizmu, czyli tak zwana ośródka. I tu widzimy takie naturalne odlewy, ośródki różnych kopalnych roślin, skrzypów, widłaków, lepidendronów. Popatrzmy dalej. Tutaj widzimy taką ośródkę, prawda? Pięknie, ładnie zachowana ośródka skrzypu kopalnego. Czyli ten skrzyp został zagrzebany, do próżni po nim dostał się muł, ten muł skamieniał i potem, kiedy wydobyto skałę, w skale znaleziono ten naturalny odlew tego zagrzebanego skrzypu. Najczęściej takie odlewy towarzyszą pokładom węgla kamiennego. Popatrzmy dalej. Albo też zagrzebany w osadzie organizm pozostawił po sobie odciski w miękkim osadzie, który wkrótce uległ petryfikacji, czyli skamienieniu. I tu mamy właśnie takie odciski paproci. Kiedy sedymenty potopu nagle zagrzebały, przykryły paprocie, to one w skamieniałych tych osadach pozostawiły po sobie właśnie te odciski. Popatrzmy dalej. Tutaj kolejny odcisk paproci widzimy. Popatrzmy dalej. Sposób piąty, w jaki sposób pokazujący, jak powstawały skamieliny, to po prostu zwierzę pozostawiło ślady na miękkim podłożu, które przykryte przez kolejne warstwy osadu utrwaliły się przez skamienienie. Czyli wyobraźcie sobie taki scenariusz. Dochodzi do eksplozji potopu. Fale potopu zalewają sedymentami, osadami, błotem, tym materiałem erozyjnym pewien obszar i przez ten obszar przechodzi zwierzę albo też człowiek. I organizm na tej warstwie pozostawionego osadu zostawia ślad. A potem za chwilę przychodzi kolejna fala, która przykrywa osadami, sedymentami tą warstwę, na której utrwaliły się ślady. I po wielu tysiącleciach odkopujemy tą skałę, wydobywamy ją na powierzchnię. Gdy ją rozłupujemy, widzimy ślady skamieniałych organizmów. Popatrzmy dalej. O, tu widzimy ślady skamieniałych organizmów. Czyli ta skała była kiedyś czym? Błotem. przechodził organizm, odcisnął ślad. Ta warstwa została przykryta kolejnymi warstwami sedymentów i to wszystko skamieniało. Popatrzmy dalej. O, tu widzimy, prawda? Popatrzmy dalej. O, tutaj nawet, prawda, można mierzyć te ślady w skale. Sposób piąty, popatrzmy dalej. Sposób szósty, przepraszam. Zagrzebany organizm mógł się zachować dzięki temu, że w osadach wytworzyła się solanka lub bituminy. Substancje te nasyciły jego tkanki, przez co organizm został naturalnie zabalsamowany, jak to widzimy na zdjęciu przedstawiającym świetnie zachowanego nosorożca włochatego, znalezionego w 1929 roku w Staruni, 130 km na wschód od Przemyśla. Popatrzcie, jak pięknie zachowany nosorożec. Znalazł się zagrzebany w takim środowisku, kiedy te bituminy, solanka, to wszystko po prostu zakonserwowały nosorożca. Albo popatrzmy na inne przypadki. O! W Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, niedaleko Los Angeles, znajdują się tak zwane jeziora asfaltowe La Brea. I w tych jeziorach asfaltowych odnajdywane są mamuty, tygrysy szablozębne i wiele innych kopalnych zwierząt. La Brea. Popatrzmy dalej. To są właśnie te jeziora asfaltowe. La Brea. Ciężka ropa. Popatrzmy dalej. I kiedy już odparują te gazy, to wtedy można tam wykopywać szczątki zwierząt. Tu widzicie robotników pracujących przy odkopywaniu tych szczątków zwierzęcych. Popatrzmy dalej. O, widzimy tutaj czaszki różne, tura w tym miejscu, tu jakiegoś chyba krokodyla. No różne organizmy. Zostały zagrzebane albo wpadły do tego jeziora. Trudno nam jest powiedzieć, w jaki sposób się tam znalazły. W każdym bądź razie ich organizmy dzięki temu przetrwały do naszych czasów, mimo upływu tak długiego okresu czasu. Popatrzmy dalej. O, tutaj widzimy, prawda, nagromadzenie się szczątków zwierzęcych właśnie w tych jeziorach asfaltowych La Brea. Popatrzmy dalej. No i kolejny sposób, siódmy, wielkie nagromadzenia masy organicznej zostały zagrzebane, ulegając zwęgleniu. Na przykład podczas kataklizmy potopu zostały zagrzebane niewyobrażalne dla nas obszary leśne, ogromne masy roślinne. One wszystkie znalazły się zagrzebane w środowisku wodnym. Prawdopodobnie również oddziaływała na nie temperatura. No i oczywiście ciśnienie, bo masy sedymentów zagrzebały głęboko te pokłady organiczne i to wszystko poddane temperaturze, ciśnieniu i oddziaływaniu wody również było zagrzebane przez dłuższy okres czasu. I to dało nam węgiel. Dzisiaj z informacji, do jakich dotarłem, okazuje się, że naukowcy są w stanie wyprodukować węgiel syntetyczny w ciągu jednego roku. Oprócz tego naukowcy twierdzą, że aby powstał 1 metr węgla, pokład grubości 1 metra węgla kamiennego, trzeba było 30 metrów węgla. Czyli inaczej mówiąc, drewna. 30 metrów sześciennych drewna uległo tak silnej kompresacji, ciśnieniu w środowisku wodnym, temperaturze, że z 30 metrów sześciennych drewna powstaje 1 metr sześcienny węgla. Dlatego widzicie, węgiel tak długo pali się w piecach, bo po prostu to jest 1 metr sześcienny, to mniej więcej 30 metrów sześciennych drewna. Popatrzmy dalej. 8. sposób. Duże nagromadzenia masy organicznej zostały zagrzebane i uwięzione w zamkniętym systemie. Czyli popatrzcie, osady potopu zagrzebały florę i faunę. Wszystko to zostało zagrzebane w środowisku wodnym. Głęboko osady narastały. W wyniku ciśnienia wzrastała również temperatura. To również działo się przez pewien okres czasu. I w ten sposób powstała ropa naftowa i gaz. Dotarłem do pewnych informacji, z których się dowiedziałem, że syntetyczną ropę naftową z odpadów i śmieci można w laboratorium wytworzyć w ciągu 1 roku. Z kolei na dnie Zatoki Kalifornijskiej obecnie też powstaje ropa naftowa. W jaki sposób? Stwierdzono, że pod dnem Zatoki Kalifornijskiej funkcjonuje, działa, mają miejsce zjawiska wulkaniczne. A więc na dno Zatoki Kalifornijskiej opadają szczątki organiczne roślin, zwierząt, które zakończyły swoje życie. One opadają na dno, a od spodu te osady są poddane wysokiej temperaturze w wyniku wulkanizmu. I tam wytwarza się ropa naftowa, która wypływa na powierzchnię morza. Oczywiście są to małe ilości ropy naftowej, ale ona tam powstaje. Popatrzmy dalej. Sposób 9. Podczas potopu musiały wystąpić zjawiska być może gigantycznych opadów gradu i śniegu na niewyobrażalną skalę, które zabiły i zamroziły w jednej chwili ówczesne zwierzęta na pewnych szerokościach geograficznych. Dlatego na Alasce i na Syberii odnajdywane są ich zmarzliny. Są one zachowane w całości w tak dobrym stanie, że ich mięsem karmi się psy. Tu widzicie takiego małego, zamrożonego, zmrożonego mamucika. Popatrzmy dalej. Tu widzimy zmarzlinę innego mamuta. O ich szybkiej śmierci może świadczyć fakt, że w pyskach mają spożywany pokarm. A więc to nie był ten proces zagłady, to nie był proces długi. To się stało nagle. Szacuje się, że zmarzlina syberyjska może kryć w sobie około 5 milionów mamutów, nosorożców i innych zwierząt. Ale nie tylko. Popatrzmy dalej. Tu jeszcze widzimy z innej strony mamucika. tutaj inny mamut, potężny, tutaj kolejny mamut, prawda? A tutaj widzimy zwierza rogatego, tur, nie tur, już dokładnie nie pamiętam, którego znaleziono, jego zmarzlinę znaleziono na Alasce. Te górne części jego organizmu jakoś wystawały i tam jakieś zwierzęta go podgryzały, ale reszta była w zmarzlinie. I popatrzcie, w takim stanie zachowany do dnia obecnego. Popatrzmy dalej. Tu też widzimy, prawda? Zmarzlinę gigantycznego chyba tura znalezionego w Ameryce Północnej. To są bardzo dobrze zachowane skamieliny organizmów kopalnych. Popatrzmy dalej. No i sposób 10. Chyba wydaje się, że najlepiej zachowanymi skamielinami są małe organizmy flory i fauny zatopione w bursztynie. Uważa się, że bursztyn stanowi skamieniałą żywicę drzew iglastych, a być może także żywicujących drzew liściastych. Bursztyn w zasadzie występuje na całym świecie, jednak najładniejsze okazy pochodzą z wybrzeży Bałtyku. I tutaj widzicie w bursztynie jakiegoś owada. Popatrzmy dalej. Tutaj też w tym bursztynie widzicie jakiegoś owada. Oczywiście niewytłumaczalną zagadką jest kwestia powstania bursztynu. Jakie okoliczności spowodowały wydzielenie się z drzew tak wielkich ilości żywicy, która następnie w stanie wolnym została zagrzebana i uległa skamienieniu, tworząc dzisiejszy bursztyn? Popatrzmy dalej. Dlaczego dzisiaj nigdzie na świecie nie obserwujemy tworzenia się bursztynu? Możemy się domyślać, że powstanie bursztynu było procesem spowodowanym przez globalną katastrofę, jaką mógł być właśnie globalny potop. Popatrzmy dalej. Tu widzimy też bursztyn, popatrzmy dalej. Też, o, tam nawet świetnie widać owady w bursztynie. Popatrzmy dalej. Kolejny fragment bursztynu. Ja mam taką swoją prywatną teorię. Osobiście uważam, ale nie próbuję tego forsować, udowadniać, że w wyniku katastrofy potopu ogromne masy drzew iglastych wydzielające bursztyn pływały na powierzchni wody i z tych połamanych, potrzaskanych szczątków wydzielała się ta żywica. Ale wśród tych połamanych, potrzaskanych, połamanych szczątków masy drzew pływających po powierzchni wód potopu było wiele małych organizmów, które tam się skryły. Różne owady, pająki, rozumiemy, o co chodzi. I one lepiły się w tą świeżą żywicę, która ich oblewała, a potem to wszystko tonęło, opadało, ulegało skamienieniu. Tu patrzcie, jaki wielki pająk w bursztynie. Popatrzmy dalej. Tu jakiś owad, pszczoła, osa, coś w tym rodzaju. Popatrzmy dalej. No i w końcu dochodzimy do końca naszego rozważania. Moi drodzy, możemy śmiało powiedzieć, że Ziemia jest wielkim cmentarzyskiem. Skorupa ziemska kryje w sobie pradawny, zagrzebany świat. Warstwy skał osadowych pokrywają prehistoryczne życie. Zagrzebane organizmy flory i fauny, które przeobraziły się w ropę naftową i gaz, są podstawowym źródłem energii dla współczesnej cywilizacji. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że kiedy podjeżdżacie na stację benzynową i wlewacie do baków swoich samochodów olej napędowy czy benzynę, to wlewacie swoich przodków. Coś w tym rodzaju. Skamieliny, węgiel, ropa naftowa i gaz występują na wszystkich kontynentach i pod dnem mórz i oceanów. W zasadzie na wszystkich szerokościach geograficznych. Na Antarktydzie, na Saharze, no gdziekolwiek. Wobec tego podsumujmy to, co dzisiaj rozważaliśmy. Przede wszystkim, po pierwsze, w przeszłości Ziemi doszło do globalnej katastrofy wodnej. Żywioł zagrzebał ówczesne organizmy, które dzisiaj odnajdujemy w postaci różnego rodzaju skamielin. Prawda? Gigantyczna katastrofa. Biblia sugeruje, że była to katastrofa globalnego potopu. Drugi punkcik. Wszystkie skamieliny reprezentują byty w pełni wykształcone i dostosowane do życia w określonym środowisku. Teoria ewolucji zakłada i uczy, że żywe organizmy w wyniku procesów ewolucyjnych trwających przez miliony lat przekształcały się, ewoluowały w coraz bardziej doskonałe organizmy. Gdyby tak było, to byśmy odnajdywali miliony albo miliardy skamielin organizmów w formie pośredniej, czyli tych ogniw pośrednich, przejściowych. Czegoś takiego nie ma. Gdy odnajdujemy skamieliny w skorupie ziemskiej, wszystkie one są w pełni wykształcone i dostosowane do życia. Nie ma ogniw pośrednich, a więc nie było ewolucji. Miało miejsce stworzenie, a po stworzeniu katastrofa potopu, w wyniku której powstały skamieliny. Trzeci punkcik. Posiadają strukturę złożoną i skomplikowaną. Te owady, które widzieliście w bursztynie, te ślady tych zwierząt, dinozaurów na skałach, inne skamieliny. Wszystko to są organizmy w pełni wykształcone, tak jak podaje Księga Genezis. Bóg stworzył je w pełni wykształcone i przystosowane do życia w określonym środowisku. I czwarty punkcik. Nie istnieją skamieliny form przejściowych, czyli tak zwane ogniwa pośrednie. A więc relacja Biblii o stworzeniu świata w świetle tego, o czym świadczą skamieliny, wydaje się być słuszna, właściwa. Dlatego nie dziwi mnie fakt, że istoty niebiańskie w niebiesiech oddają cześć Bogu z tego tytułu, że On jest Stworzycielem. Istoty niebiańskie widzą w Bogu Stworzyciela. Teoria ewolucji w niebiesiech jest nie do przyjęcia, chociaż zaakceptowali ją ziemianie. Biblia uczy o stworzeniu, istoty niebiańskie oddają cześć Bogu Stworzycielowi. Czcimy Boga Stworzyciela. Dlatego też z tego powodu święcimy sobotę, która przecież, będąc zapisana w 4. przykazaniu dekalogu, jest pamiątką, przypomnieniem faktu, że Bóg stworzył świat, że Bóg jest źródłem wszelkiego bytu, życia i istnienia. Dziękuję Wam za uwagę i cierpliwość w wysłuchaniu tego skromnego rozważania biblijno-kreacjonistycznego. Amen.